Jak wygląda po renowacji cała elewacja zewnętrzna? Mówię, jest to koszt ogromny, ale warto było, ktokolwiek parafian teraz mówi tak, no warto było podjąć te koszty, ogromne koszty, i warto było, oczywiście inne prace to wszystkie zewnętrzne schody, drzwi zewnętrzne, łącznie z bramą wejściową, którą za chwilę zobaczymy. Które są innego koloru, żeby widać było, ile było po prostu po wojnie ubytków i zniszczeń. I od strony północnej bardzo dużo. Dlatego właśnie pozostawione, a tam w pozostałych tych częściach żeśmy wymienili po prostu. To kamienne biforium, Pan Jezus ukrzyżowany, potężna figura, bo proszę Państwa, ta figura jest, ma 4 metry wysokości, 4 metry rozpiętej bramy. Pan Jezus ukrzyżowany. Figura kamienna, oczywiście była dosyć poważnie zniszczona, natomiast wieża potężna, prawda? Jaka wysokość? Tak, no proszę zgadnąć. 70 metrów. Nie. 50 chyba, 2 metry. Dobrze, Pan już prawie że trafił. 53 metry razem do szczytu krzyża. No. Więc o takie jest wrażenie, że ona jest o wiele wyższa, ale dlatego, że jest taka pięta biblijna. U góry oczywiście Święta Trójca i treść naszego obrazu Świętej Rodziny z Nazaretu. Święty Józef, Matka Boża z Dzieciątkiem i Królowo Rodzin mówi się za nami. Zewnętrzne dwie kolumny od strony muru i z prawej i z lewej strony sceny ze Starego Testamentu, za wyjątkiem tych dwóch dolnych rogach. Prawda? Bo mamy w dolnym rogu scenę jubileuszu 2000-lecia, prawda, chrześcijaństwa. Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II otwiera święte drzwi i ten symbol roku jubileuszowego. A po drugiej stronie bazyliki. Akurat tam Państwo nie znajdziecie wszystkich bazylik, ale jest tam niepożelowska świątynia. Prawda? I mówię tak, księże biskupie, to na przyszłość. Żeby ksiądz biskup wiedział, że trzeba myśleć o tym, żeby Ichorzelowska świątynia nie tylko była sanktuarium, ale znalazła się kiedyś w gronie bazylii. I wewnętrzne dwie środkowe kolumny od góry do dołu, oczywiście sceny biblijne z Nowego Testamentu. Pięknie przedstawione i gdybym zrobił egzamin teraz, na pewno Państwo byście zdali ten egzamin na piątkę. Każdy by odczytał, która właśnie ta część, jaką scenę biblijną przedstawia. Oczywiście centralna historia u góry pod portalem, mianowicie zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Od tego wszystko się zaczęło. Zaczęło się zbawienie rodzaju ludzkiego, a słowo ciało ciałem się stało.
które było się naszego obrazu i nabrałem zaraz poważnych wątpliwości. Ponieważ tam była taka notacja, że Chorzelowski obraz Matki Bożej Królowej Rodzi, czczony w Chorzelowskim Sanktuarium, jest kopią obrazu Świętej Rodziny z Nazaretu od ojców Dominikanów z Tarnobrzegu. Pojechałem do Tarnobrzegu, do ojców Dominikanów, zobaczyłem tam ten obraz i od razu mówię tak, ktoś popełnił bardzo poważny błąd rzeczowy. Absolutnie nie można tego obrazu nazwać kopią, a tak było podobno, był poważny spór za księdza Grabca między Dominikanami, a między parafią Chorzelowską. Targowano się i spierano, Państwo może pamiętacie, który jest oryginał, a która jest kopią. I proszę Państwa, powiedziałem od razu, jest błąd rzeczowy, zasadniczy błąd rzeczowy, bo jeżeli ktoś zna definicję kopii obrazu, to musi wiedzieć, że kopia to jest dokładne odzwierciedlenie ze wszystkimi szczegółami oryginału, z tym, że jeżeli to jest kopia, nie mogą być takie same wymiary, a jeżeli są takie same wymiary, to musi być opisane, że to jest kopia obrazu, że to jest kopia obrazu, a więc zupełnie podobny i podobny jest treść obrazu, podobna, święta rodzina Trójki, ale zupełnie inny styl, zupełnie inny układ postaci. I na dodatek obraz Chorzelowski ma tą inskrypcję na dole, natomiast obraz Tarnobrzegski nie ma w ogóle tych słów na dole. A więc jak można nazwać ten obraz Chorzelowski kopią obrazu Tarnobrzegskiego? Błąd zasadniczy. Druga sprawa. Został w oparciu o to pomylono daty i piszą w 1814 roku najprawdopodobniej namalowany. Dobrze, że został to najprawdopodobniej. Ja mówię, proszę mi wskazać, mówię do jednego z konserwatorów, który taką rzecz napisał, mówię tak, proszę pan, proszę mi wskazać źródło, w oparciu o które pan zadatował ten obraz na 1814. Wzruszył ramionami i potrafił mi to powiedzieć. Ja mówię tak, proszę pana, ja jestem przekonany, że ten obraz jest o wiele starszy. Pomylono tam. I rzeczywiście, poprosiłem rodzinę Tarnowskich, kiedy tutaj byli na pogrzebie w 2004 roku, na pogrzebie hrabiego Jana Tarnowskiego. Pytam się, macie kroniki? Mamy kroniki. Mamy nawet historyka rodowego, który ciągle uzupełnia nasze kroniki rodowe. Dopisuje dalszą część historii, prawda, rodu Tarnowskich. A więc ja mówię, bardzo was proszę, to jest zadanie domowe. Musimy dojść do początku istnienia tego obrazu. Musimy dojść do początku istnienia tego obrazu. Kiedy wykonywaliście prace konserwatorskie przy tym obrazu, obrazy wszystkie trzy, i Świętej Tekli, i Matki Bożej Królowej Rodzin, i wszystkich świętych został zabrany do pracowni konserwatorskiej do Krakowa. Ja nic nie mówiłem o tym pani konserwator. I kiedy pani konserwator wzięła ten obraz, minęło kilka tygodni, ja dostaję telefon i ona krzyczy wręcz w słuchawce telefonu. Mówi, proszę księdza proboszcza, dokonaliśmy niezwykłego odkrycia. Ja się pytam, o co chodzi, jakiegoś to odkrycia? Proszę księdza proboszcza, ten obraz jest o wiele starszy, niż został datowany w dokumentacji. Mówi tak, proszę księdza, tutaj całe konsylium konserwatorów krakowskich się zeszło nad tym obrazem i wszyscy jednogłośnie powiedzieli, ten obraz jest o wiele starszy. Ja mówię tak, panie konserwator, ja bardzo proszę, żeby dokonać szczegółowych badań laboratoryjnych, i żeby określić jak najdokładniej początek powstania tego obrazu. I dostaliśmy dokumentację oczywiście konserwatorską z takim opisem. Uzupełniony jeszcze, za chwilę Państwu powiem, bo odrębnie rodzina Tarnowskich szuka historii tego obrazu w swoich kronikach rodowych. I konserwatorzy piszą tak. Po przebadaniu szczegółowym materiałów użytych do malowania tego obrazu, po przebadaniu stylu, techniki wykonania tego obrazu, stwierdzamy jednoznacznie, po dokonaniu badań laboratoryjnych, stwierdzamy jednoznacznie, że początek powstania tego obrazu to jest
18 stulecia, a nie 19, czyli ponad 100 lat cofnięta data powstania tego obrazu. Został ochrzczony wodą z tej chrzcielnicy niezwykły Polak, generał Władysław Sikorski. Generał Władysław Sikorski, on urodził się w pobliskim Tuszowie Narodowym, ale wtedy Tuszów Narodowy nie był jeszcze parafią, należał do naszej ożerowskiej parafii. Dlatego generał Władysław Sikorski został ochrzczony tutaj w ożerowskiej parafii, jeszcze w starym kościółku.